chyba mówić, że jesteście Państwo na spotkaniu z przedstawicielem partii prawicy. Nie muszę też, bo wszyscy pewno tam zaglądają na jakieś Facebooki i tak dalej, czym się różni prawica od lewicy. Najważniejsza taka różnica, to jest bardzo wiele, najważniejsza to jest taka, że prawica wyznaje zasady naszej cywilizacji europejskiej. Konkretnie najważniejsza taka zasada podstawowa, taki papierek karmizowy, to jest zasada chcącemu nie dzieje się krzywda. Volenti non fit in iuri, zasada Ulpiana. I proszę Państwa, kto nie wyznaje tej zasady, ten po prostu nie traktuje ludzi jak ludzi, tylko jak niewolników, jak bydlęta, jak małe dzieci i tak dalej, prawda? No, przecież nie można potraktować ludzi dorosłych jak małych dzieci. Tylko proszę sobie wyobrazić, że ktoś przyjdzie do D'Artagnana i powie: my sobie D'Artagnan, pan masz się przypiąć paskiem do konia, bo może Stasi cię zabić. No to jest nie do pomyślenia, nie? A dzisiaj musimy we własnych samochodach zapinać się pasem. Tak u nas było, tak dziecko, można tak powiedzieć. Siadaj w szczeniaku, tata cię zamknie, tak? Sam mogę przypiąć, tak? Konia przywożę, przypinam bez pytania o zgodę. Prawda? Niewolnikowi mogę tak kazać, ale wolnemu człowiekowi. To nie chodzi o tutaj przypinanie pasem, to pasem jest nieważne. Chodzi o to, o zasadę, że ktoś wie lepiej ode mnie, co jest dla mnie dobre. Jeżeli przyjmiemy tę zasadę, zgodzimy się na to, to jesteśmy po prostu niewolnikami. A z małymi dziećmi, proszę bardzo, okej. Okay. I nie ma to zgody. Kto łamie zasadę, chcącemu nie dzieje się krzywda, ten nie traktuje nas jak dorosłych ludzi. I to jest zasada, to pasy typa lichła, ale powiedzmy sobie ubezpieczenie, tak? A ja się nie chcę ubezpieczyć, najwyżej na stary będę żebrał, to jest moja sprawa. Moja sprawa. Chcącemu nie dzieje się krzywda. I powtarzam, to jest niesłychanie ważna zasada i każda partia, która twierdzi, że ona zadba o nas, prawda? To właśnie jest partia lewicowa, partia, która robi państwo opiekuńcze. Dzisiejsze niewolnictwo nazywa się państwo opiekuńcze. Oczywiście jest różnica między niewolnikiem w Rzymie a obywatelem państwa opiekuńczego. Niewolnik w Rzymie, kiedy pracował poza domem, musiał oddawać swojemu panu 90% tego, co zarobił. Natomiast my dzisiaj musimy oddawać państwu tylko 83% tego, co się zarobili w podatkach. No, ale trzeba coś pamiętać, za te 90% to pan musiał mu dać mieszkanie, ubranie i jedzenie. Nasz pan zabiera nam 83, a jeszcze musimy się na podstawie 17, musimy się nakarmić, prawda, odziać, chce mieszkanie zabierać. Także sytuacja jest trochę lepsza, ale tylko pozornie. Jesteśmy takiego niewolnictwa, takiej pogardy dla człowieka. Pogardy, powtarzam, takiej ciemnoty, jaka jest w tej chwili, nie było w dziejach Europy. Pod okupacją Unii Europejskiej jesteśmy w tej chwili o 4000 lat w tył. 4000 lat. I powiedzmy sobie jasno, póki rządziły wartości europejskie, to my rządziliśmy światem. Całym światem, no i Japonia może nie, prawda, kawałek Chin i tak dalej, ale w zasadzie całym światem myśmy rządzili. Dlaczego? Bo nasze wartości były najlepsze. Co wiemy, że najlepsze? No bośmy rządzili. Natomiast gdyby lepsze były wartości Indian, prawda, Tupi Guarani, to oni by odkryli Europę i rządzili świat. I przyszli socjaliści, obecnie to są eurosocjaliści rządzący całą Europą, i na miejsce wartości europejskich wprowadzili wartości odwrotne. Teza tego, co mówię, którą mówię wszędzie, na każdym spotkaniu, jest taka, że wartości unijne są dokładnie odwrotne niż wartości europejskie. To, co w Europie nazywa się dobre, w Unii nazywa się złem i odwrotnie. I oczywiście efekt tego jest taki, że jeżeli wartości europejskie były najlepsze, no to unijne są najgorsze, prawda? Jak są odwrotnością. No więc w związku z tym trudno się dziwić, że przyjeżdżają tam Murzyni, Arabowie, Chińczycy i oni teraz nas kolonizują. Po prostu ich cywilizacja jest lepsza od naszej. Oni mają karę śmierci na przykład, tak? No, likwidacja kary śmierci jest cofnięcie na co 4000 lat, do czasu przed Hammurabiego. Nie ma państwa cywilizowanego, w którym nie ma kary śmierci. Owszem, prymitywne plemiona kary śmierci nie mają. Tam jak ktoś kogoś zabije, to kopną go trochę albo coś od ogniska odgonią i tyle. Natomiast wszystkie państwa cywilizowane kary śmierci znają. Jak mówi Karol Mora, znieście karę śmierci, a przekonacie się, że rozprzestrzeni się cały porządek społeczny. Właśnie się rozprzestrzenia w naszych oczach.
jak można znieść karę śmierci? Akurat tłumaczyć, że no takiego człowieka to możemy tak, takie absolutne to, że możecie skazać, już nie wyjdzie, będzie siedział, tak? A jak będąc na tym dożywocie zabiję strażnika albo spółkę, to co, damy mu drugi absolutny dożywocie? No co z tym zrobimy? Potem mam takie sytuacje, że skazaliśmy faceta 25 lat temu, nie wiem, jak protestowałem w tym Sejmie, przeciwko moratorium na wykonywanie kary śmierci. I po 25 latach, co z nim zrobić, tak? Trinkiewicz, tak? No i właśnie teraz jest, trzeba złamać prawo i za niewinność go wziąć i zamknąć, bo zgodnie z prawem europejskim twoje trzeciego suwerenów jest niewinny. Trzeba go wypuścić, tak się nie boją go wypuścić, bo on otwarcie oświadczył, będzie zadebordował. To co, by zamknięto, tak? Gdybym mu 25 lat temu obcięto głowę, to by nie było spokoju, to by nie było problemu, prawda? Jak można znieść karę śmierci? Lat temu, 3, w Pizynie, facet, który chciał siedzieć sobie w więzieniu, ale go wyrzucili, bo już się wyrok skończył. A w więzieniu to był kimś. No to wyszedł, wziął nóż i zaczął kobietę. Wszystko jedno, pierwsze lecą z brzegu. Po prostu chciał pójść do więzienia. W więzieniu morderca jest, ma na nim przebył hierarchii. Ci, co znieśli karę śmierci, mają krew na rękach. Krew tego człowieka, tej kobiety, którą zamordowała. Jak można znieść karę śmierci? Jak można tak nisko upaść? Pismo Święte mówi wyraźnie. A gdyby ktoś bliźniego swego umyślnie, zaciw się podstępem zabił, to jest bardzo ważne, umyślnie podstępem, i od ołtarza my go weźmiesz go i zabijesz. Ja bym tutaj z Panem Bogiem nie dyskutował w tej sprawie. Ale oczywiście ateiści też są za karą śmierci, oczywiście. Wiesz. 70% ludzi jest za karą śmierci. Dalej nie wolno nam jej przywrócić. Proszę Państwa, w Europie obowiązały inne jeszcze zasady, na przykład zasada, kto nie pracuje, nie zesinieje. W Unii jest oczywiście odwrotnie. Jak ktoś nie pracuje, to mu się należy, żeby coś tam, żeby miał co jeść. No to nic dziwnego, że rozprzęgla się problem społeczny, ludzie po prostu przestają pracować, bo po co? Skoro ten niepracujący też dostaje, a też dostaje, to po co ja mam pracować? Jeszcze urawniłowka, daje się porówno, prawda, wszystkim. Tu jeszcze panie Krzesowy jest, panie ładnie, zapraszamy. I proszę Państwa, i to jest oczywiście odwrotnie niż w Europie. W Europie, proszę Państwa, powiązała żelazna reguła, że dzieci należą do rodziców. Dzisiaj jest w pozycji niewolnika, jest oczywiście inaczej. Dziecko niewolnika należy do jego pana. W związku z czym to pan decyduje o tym, czy dziecku zaszczepić, czy nie zaszczepić. Nie ojciec, tylko pan. Bo dziecko należy do pana, oczywiście. Jak ktoś nie wierzy i spróbuje swojemu dziecku dać klapa, a się dowie, że naruszył tyły własności państwowej. Idzie siedzieć. Dzieci już nie są nasze. Leci takie hasło, wszystkie dzieci są nasze. Znaczy, moje dziecko już nie jest moje, tylko jest nasze, czyli ich. No to ludzie przestają mieć dzieci. Po co rodzić dzieci swoim panu? Dzietność spada drastycznie, tak jak było w Rzymie starożytnym, który się wyludniał drastycznie. Ludzie po prostu przestali mieć dzieci. Po co? Nie ma tego sensu. Czego? Oczywiście również pan decyduje, czego się uczy dziecko, niewolnik. Bo przecież to dziecko, ten niewolnik będzie pracował na swojego pana. Więc jest logiczne i słuszne, żeby to dziecko się uczyło tego, czego sobie życzy pan, a nie ojciec. Widzicie, tak jest. I ludzie się zgodzą. To jest jeszcze szczęście. Ludzie się godzą na to. Jak mówił Kicielewski, największe niewolnictwo to jest wtedy, kiedy człowiek sobie nie zdaje sprawy, że jest niewolnik. Ludzie myślą, że to jest dobrze. Że państwo się troszczy o moje dziecko. Może mnie zabrać. Pan może zabrać dziecko niewolnikowi, odbiera się dzieci. Odebrałem dziecko matce, bo była za tłusta. Odbiera się dzieci, bo się nie tak się kształci, prawda? Nie według tych wartości, które sobie życzy państwo. U nas jeszcze nie jest najgorzej, ale na zachodzie to jest nagminne. Ale u nas jest też parę set, czy nawet parę tysięcy takich orzeczeń rocznie. Że odbiera dzieci rodziców. To jest niedopuszczalne.
dziecko ma należeć do rodziców. No bo inaczej ludzie nie będą mieli dzieci. W ustroju niewolniczym, proszę Państwa, obowiązuje pewna zasada, odmienna już u ludzi wolnych, bo u ludzi wolnych jest zasada, że człowiek musi się troszczyć o swoją przyszłość. Człowiek musi myśleć o swojej starości. W związku z czym ludzie sobie trochę tam odkładali, prawda, te pieniądze, myśleli o starości. W ustroju niewolniczym nie jest to konieczne. W ustroju niewolniczym panuje żelazna reguła, że pan ma obowiązek wyżywić niewolnika do końca jego dni. I to właśnie obowiązuje dzisiaj. I ludzie są zadowoleni, że pan się o nich troszczy. Że już nie muszą sobie odkładać na starość. Są zadowoleni, są niewolnikami. To jest coś szokującego. Ludzie są zadowoleni, że ktoś się nimi opiekuje. Czyli jesteśmy już tylko bydlęciem, gdzie pan opiekuje. Pan nam zabiera oczywiście pieniądze, na tę przyszłą emeryturę rozkrada trochę, tam bardzo wiem. Potem jakby zabawną emeryturę funduje, ale ma. Mi się zdarzyło kiedyś na spotkaniu, sala była no, taka jak tutaj, tylko nabita całkiem, to był przed wyborami. Nabita absolutnie, ja stałem na stole, bo miejsce pod stołem było już zajęte. I proszę Państwa, wstał taki pan, czy nie wstał, bo wszyscy stali, podniósł rękę i powiedział, że ja nie chcę, żeby pan był prezydentem. Ja mówię, dlaczego? Bo jak pan będzie prezydentem, to ja będę zarabiał nie 2000, a 4. No, jest powód. Spytam o wyjaśnienie, on mówi tak, no bo a, teraz ja zabieram niby 4, prawda? Państwo mi zabiera w podatkach 2000. Ja pozostałe 2 przepijam, no i godzina żyję do pierwszego z pensji żony. No ale za te 2000 to państwo mi funduje szkoły dla dziecka, marno, bo marno, ale jest, prawda? Lekarz dla dziecka może marny, ale będzie. Tak? Emerytura dla niczego marna, marna, ale będzie. Mieszkanie kwaterunkowe, marne, bo marne, ale jest. A gdyby pan mi dał całe 4000, ja bym przepił. No i z czego by żyła moja rodzina? No to jest klasyczny morca lewicy. On chce, by państwo się opiekowało. Niech mu zabierze jego pieniądze i państwo mu da. To jest ta podstawa niewolnika. Powtarzam, ludzie się tym lubią. Uważają, że to jest zdobycz socjalna. Że oni nie muszą wiedzieć o sobie, tylko ktoś za nich decyduje. Ktoś o nich się troszczy. To jest to, czym prawica zdecydowanie walczy. I takie pomysły komunistów typu PiSu, prawda, 500+, albo coś takiego, prawda, gdzie nasz pan nam coś daje, jest dla prawicy nie do przyjęcia. Pan nam zabierał coś 700 i daje 500, to jest jasne, prawda? No bo skąd wziął te 500? No? Ale nawet gdyby nam dawał za darmo, to też jest nie do przyjęcia. Darowizna zabija. W kulturze europejskiej była zasada, że mężczyzna nie ma prawa przyjąć od kogoś darowizny. To wykluczało czegoś z towarzystwa. Dzisiaj, jak ktoś wyciągnie tam z Unii tam paręset euro czy parę tysięcy euro, to jest bohater. Zapodanie i dostał to coś. Jest oczywiście demoralizujące całkowicie. Demoralizujące. Człowiek się uczy, że nie trzeba pracować, tylko można coś dostać za darmo, a więc już się myśli, jak dostać następne, jak wyłudzić kolejne pieniądze. Ja pamiętam, były wybory, lat temu chyba tam już 10, i pan Tusk obiecał, że on jak wygra wybory, to wyciągnie tam z Unii 30 miliardów, a Kaczyński brzmiał, że to skandal, trzeba 50 trzeba wyciągnąć z tej Unii. Na ludzie braków, no po prostu, i zwyczajnie. Kiedy się licytował, ile by to wyciągnąć z Unii. Jest taki krajek, który nic z Unii nie dostał, nazywa się Chiny. 30 lat temu ten kraj był 20 razy biedniejszy od ówczesnej Polski. Dzisiaj jest drugim, albo już nawet pierwszym mocarstwem świata. Ma pociągi w 300 km na godzinę. A są takie, które są 500, lotniska na Szanghaj. Buduje rocznie 13 tysięcy km autostrad. Bez dotacji unijnej. Właśnie dlatego, że nie dostaje dotacji unijnej. Bo gdyby dostawał, to by to rozkradli się demoralizowali. Ale nic nie dostaje, wszyscy pracują. No i dzięki temu się bogacą. Bardzo szybko. Co nie zdawałem sprawy, bo się szybko bogacą. Jeszcze parę lat temu mówiłem, prawda, jak to ten Chińczyk, który kiedyś żył przez rok za $100,
A teraz żyję za 500 dolarów miesięcznie. Przyjeżdżam do Chin, już dziewczyny na człowieka, który zarabia poniżej 1000, nie chcą patrzeć. A za parę lat będą to 2000. Przy czym ceny w Chinach są znacznie niższe niż u nas oczywiście. A co mi najbardziej zaimponowało, to to, że idę sobie, rozmawiam z panem Wu, ten taki przedsiębiorca, no drobny tam ma ze 20 domków, tak sobie. Ja właśnie spotykam go na zajutrz na ulicy, niesie w siateczce, takie reklamówce, mówi, że są pieniądze, bo kupuje sobie właśnie dwa mieszkania. Ja się go pytam, to rząd nie pyta, skąd pan ma pieniądze na te mieszkania, facet zdębiał. Jak to? Rząd miałby mnie pytać, skąd ja mam te pieniądze, ja je ukradłem, czy co? Jakbym ukradł, ściga policja, ale co to rząd okolicy, mam pieniądze, są moje pieniądze. Słuchajcie, 30 lat po najokrutniejszym, wspomniał Pol Pota, po prawie najokrutniejszym komunizmie na świecie, gdzie są normalni. A u nas żyje niewolnik, który uważa, że pan ma prawo wiedzieć, skąd on wziął pieniądze. Europejczyk tak uważa. Że pan ma prawo kontrolować, skąd on wziął pieniądze. Wolnemu człowiekowi? I ludzie się z tym godzą. Dawniej, jak już mówiłem, to właściciel decydował, a jeszcze może powiem jeszcze o tej dzietności. Bo przecież, dlaczego ludzie mieli dzieci? No żeby na starość ktoś się utrzymał, prawda? Człowiek miał tam dużo dzieci, dobrze je wychował, dał im jakiś fach w rękę, kształcił i tak dalej. No to wtedy miał zapewnioną starość. Bo bogaty się odłożył pod jabłonką, z butu zakopał, ale no biedny miał tylko jedno bogactwo. Proletariusz niestety ma proles, potomstwo. No jedyne bogactwo, potomstwo, ludzie mieli dzieci. A teraz nie trzeba, skąd idzie emerytura tak. Co więcej, nie mam pieniędzy na dzieci, bo państwo mnie zabiera na składkę emerytalną. I dzieci się nie rodzą. Te dwa powody, czyli to, że to nie jest moje dziecko i dwa, że po co mam je mieć na starość, powodują, że dzieci się nie rodzą i umiera nasza cywilizacja. Oczywiście nie można dawać 500+, czy tego trzeba po prostu zlikwidować przyczyny tego zła. A nie próbować naprawiać zło na prawo ręku przed lewą. Proszę Państwa, dawniej, jak już mówiłem, to rodzice decydowali o to, co uczą co dzieci i co było ważne. W żadnej normalnym państwie cywilizacji nie było edukacji. To oczywiście takie są prymitywne społeczeństwa, tam jakieś plemiona, które tam żyją, to wieczy Amazonki, tam wyciągają tam blisty z ziemi i jedzą, prawda, to tam dzieci, dziewczynki, chłopcy uczą się razem. Ale jak tylko jest cywilizacja, jak tylko pojawia się jakiś szaman, czarownik, to jest cywilizacja, nie? To już dziewczynki, chłopców prosi o co? Bo to jest postęp. Postęp polega na specjalizacji, a nie na urawniłowce. Specjalizacja. Jakaś stłubia, czyli na chrobie mają komórki dość jednolite, a my mamy specjalizowane komórki. Rozwinięcie. Oczywiście, że lewica chce sprowadzić tą prymitywę. Jak chodziłem do szkoły, za komuny to miałem otwarcie mówiono, że ideałem socjalizmu jest wspólnota pierwotna. I właśnie nas cofają te 4000 lat. Po zadaniu edukacji, to cofnięcie nas o 4000 lat. Ja zawsze chodziłem dumny, ja chodziłem do szkoły męskiej. I chodziłem dumny, że poziom szkół męskich jest znacznie wyższy niż szkół koedukacyjnych. O żeńskich przezornie nie wspominałem, ale dostałem badania bardzo obszerne, że poziom szkół żeńskich jest też znacznie wyższy od szkół koedukacyjnych. Po prostu dziewczynki, chłopcy są inni i można ich wydobywać, prawda, ich zdolności w inny sposób. Natomiast uczenie koedukacyjne nie dobre ani dla chłopców, ani dla dziewczyn. Tu w Lubelskim gdzieś, nie pamiętam gdzie, nie wiem, czy w samym Lublinie, czy gdzieś, był przypadek, gdzie w ramach jakiegoś eksperymentu zrobiono klasę, to chodziło o 11-latków. Zrobiono dysedukację. No i przyszło z kuratorium groźne napomnienie, że trzeba wrócić do koedukacji. Wszystkie nie się odmówiły co do sztuki. Wszystkie. Jak się przekonały, jaka jest nauka w szkołach dysedukacyjnych, no to jest zupełnie inna nauka. Zupełnie inna. Otóż, proszę Państwa,
państwa, ale czego uczono tych chłopców ze szkoły? Uczono, nie tylko w szkołach, w domach, uczono rzeczy dla mężczyzny najważniejszych. Mianowicie, że mężczyzna ma się bić. Ma się bić. Mężczyzna ma być agresywny, ma bronić kobiety, ma bronić dzieci, ma bronić ojczyzny, wiary, prawdy, honoru, ma różne takie rzeczy. Różne cywilizacje miały różne tutaj niepodrabienia, ale z reguły takie tutaj są. I proszę Państwa, oczywiście w Unii Europejskiej jest odwrotnie. I już w żłobkach pracownice państwowe wiedzą, że mają chłopców oduczać agresji. Dlaczego? Bo niewolnik ma być potulny. Niewolnik agresywny jest niebezpieczny. Dlatego się zwalcza agresję. Dlatego na przykład edukacja jest bardzo dobra, bo z kim przestajesz, za kim się stajesz. I chłopcy uczeni razem z dziewczynami tracą trochę agresji. Na to dziewczyny zakładają gangi czasami. Dochodzi do takiej sytuacji. Także to jest jeden z powodów tej edukacji również. Ale proszę Państwa, to jest najważniejsze, że skąd się mają brać ludzie, którzy obronią swoją ojczyznę, kiedy się uczy ludzi, że agresja jest czymś złym. Agresja jest dobra, byle była skierowana na właściwą stronę. I uczy się, co więcej, uczy się czegoś strasznego. Ja za komuny byłem uczony, gdzie była niby straszna komuna, ale mnie uczono, który nie ryzykuje, ten nie je. Was się uczy? Przezorny, zawsze ubezpieczony. Cały postęp pochodzi z ryzyka, a nie z bezpieczeństwa. Tylko z ryzyka powstają wielkie rzeczy. Człowiek coś tam wymyśla, rzuca pracę, zajmuje się wynalazkiem, ryzykuje, wynalazek może się nie udać, nie? Kobieta wychodzi za mąż, ryzykuje, może pić, cholera wie. A? Facet zakłada firmę, płaci pieniądze, ryzykuje. A? Kobieta rodzi dziecko, może umrzeć przy porodzie. Facet sprzedaje wszystko, jedzie do Ameryki czy gdzieś tam, ryzykuje. Cały postęp pochodzi z ryzyka. A was się uczy, że najważniejsze jest bezpieczeństwo. W socjalizmie nawet najważniejsze ministerstwo nazywa się bezpieka. Otóż bezpieczeństwo i bezpieczeństwo, tego się uczy. Przecież każdy z nas, jest na sali większość mężczyzn, i proszę Państwa, każdy z nas ma ryzyko we krwi. Każdy z nas bez wahania wsiądzie na motocykl, nie? Poświęcamy bezpieczeństwo na rzecz, o tu jeszcze w klubu motocyklowego, usasz. Każdy z nas bez wahania wsiada na motor, ryzykując swoim życiem oczywiście. Ale dla nas to jest normalne. To jest między innymi różnica między edukacją. Dziewczyny są uczone i słusznie, że ważne jest bezpieczeństwo. One mają chronić swoje życie, swoich dzieci. Tak zawsze było. Kobiety siedziały w jaskini, tam dobrze zatrudowane, prawda, żeby jakiś tam tygrys siarlisty albo ktoś inny dzieci nie zebrał, prawda? A facet musiał dać maczugę w łapy i iść na mamuta, no bo inaczej rodzinę, prawda, ja bym brał. To jest naturalny podział ról. Co oczywiście się w Unii Europejskiej oczywiście się zabija. Całkowicie naturalny podział ról jest niszczony świadomie i celowo. Państwa, ten, co więcej, uczy się tych mężczyzn, młodych mężczyzn się uczy, że życie ludzkie jest najwyższą wartością. To można mówić kobietom i dzieciom oczywiście. Ale my wiemy, że życie ludzkie nie jest najwyższą wartością. Żadna cywilizacja nie może przetrwać, jeżeli będzie mówiła, że życie ludzkie jest najwyższą wartością. Ktokolwiek przyjdzie, chwyci nam dziecko, przyłoży nóż do gardła i dawajcie milion dolarów, bo jak je to podeczą, no, jak życie ludzkie jest najwyższą wartością, no to trzeba dać, nie? Jest więcej warte niż kupi miliard, nie? Jak można coś takiego powiedzieć? Jesteśmy zakładnikami w tym momencie dowolnego bandziora. W Europie była zasada, z terrorystą się nie negocjuje. Z szantażystą się nie dyskutuje. Dzisiaj tworzy specjalnie szkoły, się uczy negocjować z terrorystami. Jak można? Za upadek. Za upadek, że
prezydent państwa dyskutuje z jakimś bandziorem uzbrojonym w scyzoryk, prawda, i musi z nim rozmawiać. Jak to jest możliwe? Wszystkie zasady europejskie idą w kąt. Na miejscu miała się bawić tego dzikiego plemienia, tej czerwonej hołoty, która gdzieś tam wylazła z jakichś kanałów, prawda? I teraz się panoszy po uniwersytetach, prawda? Po szkołach, po gazetach, po telewizji. To jest hołota, która odrzuciła całą naszą cywilizację. Jest jeszcze dumna z tego i uczy, że to jest dobre. Czego się uczy jeszcze, tak jeszcze mówiłem o niewolnikach, tak? Że się uczy agresji. Ale wiecie, jaka jest podstawowa różnica między niewolnikiem a wolnym człowiekiem? Że niewolnikowi nie wolno mieć broni. Nasi władcy odbierają nam broń. Zawsze wolni ludzie mieli broń. Słuchajcie, jak Amerykanie okupowali Irak, tak? Po wojnie Saddama. Ale przecież tam każdy Arab miał broń. Amerykanom do głowy nie przyszło, żeby podbierać karabiny tym Arabom. Wolnym ludziom. A nam, tym bydlętom, tutaj tej Europie, nasi panowie broń podbierali. Czy nas boją. Boją. Po prostu się rozmawiają. Czy ma mentalność niewolnika, to on mówi, że to jest dobrze, że nie mam broni. Tak. Ktoś, o, człowiek o mentalności niewolnika tak właśnie uważa. Zresztą, zawsze tak było, że byli ludzie, którzy niewolnika, to jest kobiety. Ona siedzi na spotkaniu ze mną pani w pierwszym rzędzie i mówi, panie prezesie, przecież to dobrze, że państwo każe mi się zmieniać pasami w samochodach. Państwo dba o mnie, państwo mnie kocha. No, to jest kobiety, to jest normalne. Każda kobieta uważa, że, nie każda, ale bardzo wiele kobiet uważa, że facet ma za nią decydować, bo ona ma faceta od tego, że okej, jasne. Ale mężczyzna też. Zawsze była część mężczyzn, która też chciała być niewolnikami. Ale nigdy nie było demokracji. W Europie nigdy nie było demokracji, to były rzadkie bardzo przypadki w pierwszym razie. Nie było demokracji. Ta większość nie mogła narzucić swoich postaw tym, którzy rządzili, elicie. Dzisiaj elita siedzi w kocie, prawda? A rządzi hamstrekują. Nasz wielki poeta Adam Mickiewicz. Wszystko przejdzie po huku, po znoju, po trudzie. Wezmą dziedzictwo cisi, ciemni, mali ludzie. Mamy rządy cichych, ciemnych, małych ludzi. Tego nienawidzę. Jak są cisi, ciemni, mali ludzie, no to się robi bardzo małe rzeczy. Nie ma wielkich rzeczy. Nawet podwoje kosmosu zanikają. To jest ryzyko. Tak może się zabić. Zanika cała nasza cywilizacja. Przychodzą jacyś muzułmanie, bo natura nie znosi próżni. Przychodzą i spokojnie mówią sobie, no przecież nasze córki i wnuczki będą w ich haremach. No. I oczywiście, że będą. A ja powiem wam więcej. One będą zadowolone. Bo jak mówił Jerzy Bernard Shaw, prawdziwa kobieta woli być czwartą żoną prawdziwego faceta niż jedyną żoną fejtłapy. A co jest dla facet, który nie jest agresywny, który nie ma jaj, tak? To jest facet, no, 400 temu czy 3, pod Berlinem, tam w Lasku, tam para pojechała na ksiuty pod namiot, tak? Przed facet wyjął dziewczynę z namiotu, pogroził nam nożem facetowi, zgwałcił i się poszedł. Już. To warto być dziewczyną takiego faceta? Nie. Tak będzie. Po prostu zwyczajnie, nie ma już honoru. Walczy o prawdę. Po co prawda, skoro można zrobić sondaż i ma się opinię większości? Nie? Poziom nauki spada. Świadomie i celowo, bo niewolnik powinien być głupi. Powinien wierzyć w demokrację. Ja wierzę w demokrację. To jest głupi, gdy jest więcej niż mądrych, nie? No to dziwi mi się, że jest głupota? Bo jest demokracja. Tak być musi. Ja wam powiem więcej. Gdyby Stalin, Hitler i inni mieli telewizję, to by nie było łagru żadnych. Po co? Prowadzamy demokrację, mamy telewizję i większość ludzi głosuje tak, jak się powie w telewizji. Po co pykać ludzi do łagru? Bez sensu. Oni nie mieli telewizji, więc musieli się uciekać takich metod. Dzisiaj nie muszą.
stoi na tym urzędnik unijny i mówi mu, jak ma robić rozsypki. Kontrola urzędników nad ludźmi jest znacznie większa niż za Stalina i za Hitlera. No, głównie dlatego, że mają teraz więcej pieniędzy. Stalin nie miał tylu pieniędzy na fotografie, wszędzie, prawda, kamery i tak dalej. Nie było techniki. To jest inna para kalosz. Gdyby miał to, to też kontrolę. No ale mówimy obiektywnie, jak było. Pan przyjął się muzułmanie. U nich to normalnie kobieta ma kilkoro dzieci, prawda? A u nas jedno, koma dwa. Teraz liczymy. Jak Europejka ma 1,2 dziecka, a Arabka ma 5, no to policzmy sobie, jeżeli muzułmanie stanowią 10% ludności, no to ile będą stanowili za 25 lat, a ile za 50. Przyjdą muzułmanie, nie ta hołota, która nas zalewa. Zacytowałem dyplomatę z Konga w Parlamencie Europejskim. Używam, który powiedział, że zalewa nas murzyńskie szambo, to dostałem za to 6000 euro grzywny. No, ale to zalewa nam. No, nie przyjdają wcale normalnie tam Arabowie czy muzułmanie. Przyjeżdża szambo takie tutaj, które jest zasiłków, nie? Ale przyjdą normalnie Arabowie. Jak było poprzednie globalne ocieplenie. To się skończyło, jak wiemy, samo. Bez walki z globalnym ociepleniem się skończyło. Wtedy generalnie była zielonym lądem. No to IX wiek. Też, jak było ocieplenie, ruszli na północ. Ludy z południa. Zajęli całą Hiszpanię. Przecież kwitła gospodarka. Hiszpania kwitła pod okupacją muzułmańską. Przecież gdyby dzisiaj przyszła, tutaj przyszli Arabowie, nie też ubowiny, tylko Arabowie, normalnie. Sesja nasza jest najlepsza, Unia jest najgorsza, a arabska jakieś tak w połowie drogi. Ja wolę okupację muzułmańską od okupacji unijnej. Zdecydowanie. Że zniknęłyby z Unii z pochodem miłości, równości, czegoś tam jeszcze. Tam pani Grodzka szybko sobie przypomniała, kim jest, tam sobie składnie skoczyła. Mordercom obcinano by głowy na drugi dzień. Przy okazji z gwałcicielom. Zniknąłby was sprzeczne z Koranem, podatki od kupna sprzedaży sprzeczne z Koranem, podatki dochodowe sprzeczne z Koranem. Gospodarka by poszła w górę zdecydowanie. No, niestety to nie była nasza cywilizacja, więc trzeba by krzyżyk im nosić tam gdzieś głęboko pod koszulą, prawda? W kościołach śpiewy, tylko przedział zamknięty, żeby nie gorszyć tam. Mam próba nawrócenia muzułmanina na kara śmierci. To nie była nasza cywilizacja, ale lepsza jest unijna. Nawiasem mówiąc, wspólnoty chrześcijańskie w Teheranie, w krajach arabskich trwały 1500 lat i dłużej. Nienaruszone. A dzisiaj pod okupacją unijną wiara zanika znacznie szybciej niż pod okupacją muzułmańską. Także jak ktoś tutaj troszczy się o wiarę, no to akurat powinien chcieć okupacji muzułmańskie, a nie unijnej. Otóż, proszę Państwa, to co my mówimy, że z tego można wyjść. No, marksiści mówią, że ta historia zdeterminowana, koniec, prawda? Jak się toczymy, Nie, proszę Państwa. Historia nie jest przez nikogo tam postanowiona z góry. Nasze losy zależą od naszych głów, od naszych rąk, od naszych serc. Od nas zależy. Czy chcemy czekać, aż przyjdą muzułmanie? Czy chcemy zbudować tę cywilizację europejską, lepszą, muzułmańską? Dlaczego sami nie możemy kary śmierci przywrócić? Musimy czekać na muzułmanów? Nie możemy podatku dochodowy zlikwidować bez muzułmanów? Możemy. VAT-u nie możemy, bo to Unia postanowiła, okej. Okay. Ale dochodowe zależą od poszczególnych państw. Podatki dochodowe powinny się zlikwidować. Tak by Polska poszła w górę. Dlaczego tego nie robimy? Więc po co ja to wszystko tutaj do rozmowy? Bo wy jesteście elitą tego kraju. Skąd jesteście elitą? Bo się tu przyszli. Normalni ludzie, ci cisi, ciemni, mali ludzie, siedzą tam sobie w domach, w telewizji oglądają reżimową, tam wódkę piją, dziewczyną coś tam robią, prawda, takie rzeczy. Robią, a wy się tutaj przyszli
żebyś czegoś dowiedzieć. Czego się nie dowiecie, że już mojej telewizji. Czyli wam na czym zależy. Dziewczyny pożar. Dziewczyny też są, oczywiście. Bo wam na czym zależy. Chcecie czuć się odpowiedzialni za swój kraj. Chcecie wiedzieć, co się dzieje. To nie jest tak, że elity to są potomkowie szlachty. Nie, nie, nie. Cała się degeneruje, nowe elity wyrastają. Różnie bywa. Ale to, co chcecie, to chcecie dowiedzieć się, jak z tego wyjść. Przecież upadamy nieustannie, prawda? Jest coraz gorzej. Jest coraz gorzej. Co wybory, to głupiej. Demokracja. Nawet też co wybory, to głupiej. W tej chwili w Ameryce, kiedy w wolnym kraju, 32% ludzi żyje z kartą żywnościową. No, ale u nas też się mówiło, się dowiedziałem, że ktoś, no kto, powiedział chyba z Nowoczesnej. Kto? Cymański. Tak, tak. Powiedział tak, z PiSu. Powiedział, że trzeba wprowadzić kartki żywnościowe dla emerytów na razie. No murzynów u nas nie ma, to murzynów, no. Nie ma murzynów, więc trzeba dawać jakieś białe znaleźć. Co to murzynów? No tak. Proszę Państwa. Więc jeszcze raz mówię. To nie chodzi o to, czy wygra PO, czy PiS, czy wygra Wolność. Panie Wolność, nie. Jeżeli będzie zachowany ten ustrój, to my też musimy zmienić mentalność ludzi. Ludzie muszą zrozumieć, że jest wszystko odwrotnie. To, co się nazywa Unii dobrem, jest złem i odwrotnie. Trzeba powiedzieć jasno. Wy mówicie, że w tym kraju jest, no może biednie, ale jest równo. A mówimy, jest biednie, do tego jeszcze jest równo. Równość jest złem. Równość jest złem. My mówimy otwarcie. U nas ten, kto pracuje, będzie miał dobrze, a ten myśli, będzie miał bardzo dobrze. A ten, kto i ciężko pracuje, i dobrze myśli, dobrze będzie miał bardzo. A ten, kto nie dość, że jest głupi, to jeszcze jest leń, będzie miał u nas bardzo źle. Krótko, co prawda, bo z głodu, bo nie będzie żadnych zasiłków, przestanie być leniem, prawda? Nic tak wspaniale nie uczy, rozumuje głód. Żadnych zasiłków nie będzie, więc no, nauczy pracować. Jak sobie znacie jakąś idiotkę, którego utrzyma, oczywiście. To jest jego sprawa, to już wykaże jakąś inteligencję. Jakiej zdolności. Także, proszę Państwa, my chcemy wrócić do normalności, po prostu. Wrócić do Europy. Odrzucić okupację Unii Europejskiej. Tak jak dobry Rosjanin nienawidził Związku Sowieckiego, który zniszczył Rosję. Która z trudem teraz wraca. Z trudem, bo tam byłem w Rosji. 3 razy byłem w rosyjskiej telewizji. Oni tego nie rozumieją. Ja tam miałem poparcie 10-15% może widowni w telewizji rosyjskiej. Reszta to nie są Rosjanie, to Sowieci. Wśród inteligencji jest trochę inaczej. Ten ruch już tam zaczyna się przebijać. Ja tam piszę taki mecz między Związkiem Sowieckim a Rosją. Tu po pierwsze Kołczaka. Tutaj po pierwsze Stalina. Kapitalnie było w tym. W Petersburgu, gdzie Rada Miasta postanowiła właśnie ku czci Kołczaka zrobić, chyba Kołczaka albo nie wiem kogo, tablicę, po czym sąd w Petersburgu nakazał ją zdemontować i że nigdy więcej nie jest Petersburg, tylko Kołczaka. To jest ostra walka między Związkiem Sowieckim a Rosją. No i oczywiście ja stoję po stronie Rosji, a nie przeciwko Związkowi Sowieckiemu. Zdecydowanie. Tak samo jak dobry Niemiec nienawidził III Rzeszy. Zniszczyła Niemcy, najlepszych ludzi pakowała gdzieś tam, odsunęła od władzy, prawda? Też taki Hitler to przecież za cesarstwa niemieckiego to by chodził do pałacu tylko raz do roku, jak był konkurs akwarelistów, co ładne akwarele malował, naprawdę, malował się. Także nigdy w życiu taki ham nie doszedł do władzy. Tylko w demokracji. Ktoś taki jak Hitler, czy Obama, czy nie wymieniać polskich polityków, prawda? Może dojść do władzy. Tylko w demokracji. Proszę Państwa, chcemy wrócić do normalności. Tak samo ja nienawidzę Unii Europejskiej za to, co zrobiła z ludźmi. Zrobiła dumnych Europejczyków, przerobiła na grono potulnych niewolników. Wszyscy wyobraźcie, żeby lat temu 100 przyjdzie
człowiek do ojca rodziny, wtedy jeszcze było pojęcie głowy rodziny. I mówi, że ja się zabieram dziecko po prostu do szkoły, tak jak w Niemczech. I w szkole ten sześciolatek będzie uczony homoseksualizmu. Przecież ten ojciec miał obowiązek zabić tego faceta. Bronić swojego dziecka. Nie, dzisiaj potulnie. Potulnie, prawda, jak pan każe, no to trzeba dziecko oddać i koniec, bo to nie jest jego dziecko. Nie? To zrobiono z Europejczykami. I za to nienawidzę tych ludzi. Jeśli mówi, że nienawiść jest czymś złym, że nie wolno nienawidzić, trzeba wszystkich kochać. Ja nie kocham tych ludzi. Są wrogowie ludzkości. Wcale ich nie kocham. Ich nienawidzę. I chciałbym, żeby dożyć czasów, kiedy będziemy żyli jak wolni ludzie. Myślę, że jeszcze dożyję, bo jak wiadomo, ustroje padają nie dlatego, że są wolne, złe i niesprawiedliwe, tylko dlatego, że bankrutują. A wszystkie państwa Unii, Stany Zjednoczone, nawet Japonia są zadłużone po uszy. Także to tylko jest tchnąć i ten kamyk im domina polecą. To może być za rok, za 10, tego nikt nie przewidzi. Ale myślę, że już niedługo. I chodzi o to, jak to będzie padało, żeby się wy, ta elita, wiedziała, co zrobić, co jest przyczyną zła, czego unikać w przyszłości. Bo mówimy od razu, u nas, jak będziemy budowali nowe państwo polskie, nie tam żadną tam Rzeczpospolitą, tylko że państwo niepospolite, proszę państwa, to my, to ludzie, którzy rządzili z Masyniem, nie będą brani pani do władzy. Mają złe nawyki. Oni już myślą, komu dać. Cytowałem u siebie na blogu pana Michała O'Leary, to jest dyrektor generalny Ryanaira. Na czym polega siła Ryanaira? Że nikogo nie bierzemy z naszych linii, kto pracował w innych liniach lotniczych. Bo ma złe nawyki. I my nie będziemy brali, jeżeli będziemy rządzili, nikogo, kto rządził w trzeciej albo czwartej, albo któryś tam przyspolity. Oczywiście muszą być ludzie rozważni tam w Senacie, w Sejmie, w sądach, to oczywiście, prawda? Ale do władzy wykonawczej mam samych młodych ludzi. Mówię, że się dziwią, że premier Austin miał 31 lat. To jest optymalny wiek dla premiera, 30-35 lat. Minister ma 25-30 lat. Bo ludzie doświadczeni muszą dawać kierunek, prawda? Ale wykonawstwo? No kto wie, jak się posługiwać komputerem, tak jak rządzi państwem człowiek, który nie miał konta i nawet nie wiedział, jak działa telefon komórkowy, tak? No rządzi pas. No, przepraszam bardzo, ale praktyka rządzi ktoś, kto żyje nie bliżejszy. Bo ustawy tworzą ludzie, którzy oczywiście muszą wiedzieć, co było lat 200, 300, 500, to skutki tego było, oczywiście. Mamy takie elity, niewielkie, nieliczne, ale są. Ale wykonawstwo musi należeć do młodych. To jest absolutnie oczywiste. Ludzi nieobciążonych nawykami w tej płuce Rzeczypospolitej. Co, ja na tym skończę, bo ja tak mogę długo, a państwo macie jakieś pytania albo coś, no, jakieś wątpliwości może macie. Prosimy podnosić rękę, kto chciałby zadać pytanie i kolega będzie z mikrofonem podchodził. Witam, Daniel Pasicki. Ja mam pytanie odnośnie ostatnich wydarzeń politycznych i strajku lekarzy. Jak pan ocenia decyzję ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła i propozycję podniesienia nakładu na służbę zdrowia do 6% do 2020 roku? Jakie byłoby pana optymalne rozwiązanie? Proszę pana, no, to jest właśnie typowe myślenie w kategoriach trzeciej Rzeczpospolitej, czy drugiej, czy trzeciej. Proszę pana, trzeba po prostu zrobić tak jak z weterynarią. Czyli jest jakiś problem, że weterynarze domagają się czegoś tam 2% tego produktu nowego, czegoś tam? Nie. Jak słusznie powiedział kolega Berkowicz, lekarze domagają się, rezydenci lekarze domagają się, żeby im państwo płaciło za to, że są. A w normalnym kraju lekarz dostaje podwyżkę nie dzięki temu, że nic nie dlatego, tylko że są dobrze ludzi. Lepiej leczy ludzi, tym większe bierze pieniądze, więcej ma pacjentów. Trzeba zlikwidować sobie zdrowie, trzeba po prostu zlikwidować. Tak samo zawsze mówię, dlaczego w weterynarii może być dobrze, a dlaczego ja nie mam problemu w weterynarii, a są problemy w sobie zdrowia. Odpowiedź jest jedna, bo
nie istnieje Ministerstwo Chorych Psów. Nie ma Narodowego Funduszu Zdrowia Kotów. Dlaczego? Bo te bydlaki nie mają prawa głosu. Gdyby psy i koty, które są głupie, miały prawo głosu, to bym zażądał utworzenia Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia i tak dalej, widziałem się troszeczkę. Ale na szczęście nie mają tego głosu. Natomiast głupole, że powiem, w naszym kochanym narodzie, domagają się właśnie utworzenia tej służby zdrowia. Takie są skutki, trzeba ją po prostu zlikwidować. Ja sobie tak tłumaczę na palcach. No. Patrzcie, macie tego lekarza rezydenta, początkujący lekarz, tak? To on idzie sobie na wieś gdzieś tam, a? I bierze 10 zł za wizytę. Tam się przyjmuje dziennie, w przychodniach 30-40 pacjentów. 30 pacjentów dziennie, po 10 zł to jest 300, razy 25 dni to jest 7,5 tysiąca. Czyli mają nie 6400, jak się domagają, to 7,5 tysiąca, biorąc po 10 zł od pacjenta. A jeszcze tam któryś jakąś ósemkę masła przyniesie do Kurczaka albo coś tam. A po roku, to będzie doświadczony lekarz niepoczątkujący, będzie brał 20, a na jego miejsce przyjdzie nowy lekarz, będzie brał po 10, nie? A potem ten będzie brał 20, 50, a potem będzie słabo, będzie brał 500. Ale ile razy w życiu potrzebuje i do specjalisty wysokiej klasy i płaci 500 zł? 2 razy w życiu, 3 razy w życiu? O ile? A płacimy 290 zł miesięcznie na służbę zdrowia. Chcę policzyć. Przecież jest jasne, że utrzymujemy lekarzy, ale oprócz tego utrzymujemy ministra zdrowia, cały gang zwany Ministerstwem Zdrowia, utrzymujemy wydziały zdrowia w województwach, powiatach, nie wiem czy w gminach też są, utrzymujemy Narodowy Fundusz Zdrowia. Słuchajcie, dentystów, 2% nie pracuje w zawodzie. Pozostali leczą zęby. Mamy 135 tysięcy lekarzy, z czego tylko 80 pracuje, leczy pacjentów, a pozostałe 55 są w Narodowym Funduszu Zdrowia, w Ministerstwie Zdrowia, w Wydziałach Zdrowia, w czymś tam jeszcze. Gdyby poszli do pracy, to by cena usługi zmalała, nie? Stałem się powszechnie dostępny. Trzeba po prostu zlikwidować służbę zdrowia i tyle. Jak mówił Stefan Kisielewski, socjalizm jest to ustrój, w którym bohatersko pokonuje się problemy nieznane w żadnym innym ustroju. Następne pytanie, proszę. Kolej. Tak, ja mam pytanie, bo powiedział pan, że dobrzy Niemcy nie lubili Hitlera, ponieważ w porównaniu z tym, co było w czasie cesarstwa, to on by mógł tylko akwarele wieszać w pałacu, ale pomiędzy cesarstwem a rządami Hitlera był jeszcze wielki kryzys, po którym no Niemcy były w naprawdę płaganym stanie, podobnie jak cała Europa, cały świat. I Hitler, tak samo jak Mussolini, wynieśli swoje państwa z kryzysu, więc Niemcy tak naprawdę, ani Włosi, nie mieli powodu, żeby, znaczy aż do wojny oczywiście, bo w czasie wojny zaczęło się troszkę gorzej powodzić, ale zanim wojna wybuchła, to oni nie mieli jakiegoś większego powodu, żeby go nienawidzić, ponieważ mieli względy dobrobyt, na pewno lepszy niż pozostałej części Europy i no, nie mieli po prostu powodu. Jeżeli pan uważa, że hasło armaty zamiast masła powoduje większy dobrobyt, to jest nieprawda, ale nieważne. Co jest tutaj istotne? To, że istnieją pewne zasady i one są ważniejsze niż masło, a nawet czasami niż armaty. Otóż te zasady zostały złamane i Niemcy się... Przecież to nie chodzi o to, że Niemcy przegrały wojnę. Chodzi o to, że Niemcy były tak zadłużone, że gdyby nie wojna, to by w roku 1940, 1 stycznia, Hitler musiał ogłosić bankructwo. On musiał wojnę powiedzieć, bo przez wojnę się długów nie płaci. On te autostrady, tak, wszystko było na kredyt. Ja mam w domu książkę Dotza. To był profesor Dotz, to był ambasador USA w Berlinie. I on na jakimś przyjęciu chwycił Szachta, bankiera Szachta, i pytał się, jak wy... Skąd wy budujecie te autostrady, prawda, płacicie zbrojenia? A on mówi, panie profesorze, pan ma przestarzałe poglądy. Pieniądze się drukuje i dba się, żeby szybko biegały. To jest to, co macie robić dzisiaj. Drukuje się pieniądze. Wiecie pan, że pieniądze są drukowane puste w tej chwili. Pieniądze to jest dokładnie rezultat hitlerowska. Cała Unia Europejska i Stany idą śladami Hitlera. To jest wszystko naśladowanie. Pomysł, czyli również Unia Europejska to jest pomysł, euro to jest pomysł Adolfa Hitlera. Właśnie nie jego, tylko jego tam
ekonomistów i tak dalej. To jest dla zamaskowania tego wszystkiego. Nie wolno czytać manifestów narodowo-socjalistycznych, bo podobieństwo tego, co mówił Hitler, do tego, co jest w Unii Europejskiej, się rzuca w oczy. Więc jest zakaz czytania, kolportowania materiałów niemieckich i hitlerowskich. Prosimy, kolejne pytanie. Ja chciałbym zapytać, czy w ramach Pana wizji tego państwa minimum, czy rząd powinien się zajmować czymś takim jak ochrona patentowa? Tak. Czy nie, czy rząd, ale biuro patentowe powinno oczywiście istnieć. Istnieć tylko z tą różnicą. A kiedyś miałem dyskusję z profesorem Friedmanem, to Federer sobie był moim gościem w Warszawie tutaj. I tak sobie ile właśnie nam zgadało o patentach. Ja mówię, że moim zdaniem to patenty powinny istnieć, a tak jak było, kiedy ja byłem młodym człowiekiem, tak jak masz pana wieku, to patenty wydawano na 7 lat i można było płacić do tego ochrony przedłużyć na rok, 2, 3, 4, do 11 lat, to wszystko. Jeśli patent ma 25 lat, przez całe pokolenie nie może korzystać z dorobku intelektualnego. Trzeba skrócić okres patentowy, zdecydowanie. I ja jestem zwolennikiem, jak już mam się wdawać w tego typu szczegóły, z kwestii dyskusyjna, to jestem zwolennikiem patentu otwartego. To znaczy, pan składa wniosek patentowy, biuro je patentuje, pan to złożył, pan ma patent. A jeśli pan da wrzucić patent, no to ten ktoś od pana wciągnie pieniądze. Ten kogo prawa pan naruszy. Jest szybciej i sprawniej. Oczywiście powoduje pewien... Jest dbać o swój interes, prawda? No ale jak patenty mają tylko 7-letni okres gwarancji, to wtedy można to upilnować. Przez 25 lat to jest bardzo trudne. Dzień dobry, panie prezesie. Chciałem zadać panu pytanie dotyczące prawa konstytucyjnego. Czy według pana tryb pracy Sejmu, w tym sensie tryb prenomencyjny albo sesyjny byłby dobry dla naszego działania? I czy według pana, czy pana zdaniem ten może... No dobrze, tyle wystarczy. To znaczy, ja w ogóle jestem zdania, że Sejm, czyli reprezentacja narodu, powinna zajmować się jedną tylko właśnie rzeczą, mianowicie uchwalanie podatków. Bo to tylko przedstawiciele ludzi mogą wiedzieć, ile ludzie mogą... Znaczy nie kształty podatków, kształty dokładnie mądrzejsi, ale przedstawiciele ludu mogą powiedzieć, ile mogą zapłacić. Powiedzmy sobie na przykład, że ustawa mówi, że pogłówne jest tam, jest pogłówne, a Sejm mówi, że tam 200 zł czy 250, prawda, to już uchwala Sejm, wysokość podatków. Nie system, tylko wysokość podatków. Natomiast za politykę, za ustawy i odpowiada Rada Stanu i Senat, bardzo małe ciała. I co to jest Rada Stanu? Bo musicie wiedzieć, że dzisiaj w Polsce został zniszczony podstawowy schemat europejski, mianowicie rozdział władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Otóż na przykład w tej chwili pan minister Ziobro usiłuje skasować niezależność władzy sądowniczej, skasować na rzecz ministra, prawda? Ale tutaj chodzi o coś innego. Niech pan zauważy, że 80 czy 90% ustaw powstaje w rządzie. Znaczy, że nie Sejm tworzy ustawy. To nie Sejm jest władzą ustawodawczą, tylko rząd. Rząd nie jest w ogóle rządem. Rząd jest władzą ustawodawczą w Polsce. Jest właśnie taką Radą Stanu, jest trzecią izbą parlamentu. Wybieramy w wyborach pośrednich, czyli wybieramy Sejm, Sejm wybiera rząd. No i to jest władza ustawodawcza, która uchwala ustawy, tak naprawdę. Wszystkie ustawy rządowe przechodzą, a to z tego prostego powodu, że rząd ma większość w parlamencie, bo gdyby nie miał większości, to by nie był rządem, prawda? Więc przechodzą z definicji. I to rząd, przecież rozumcie, na powiedzenia rządu nie ma głosowań. Normalnego rządu. Jak może być głosowanie? Co, minister kultury i sportu przegłosują ministra wojny? Jak może być głosowanie? Kogo reprezentuje minister? Nikogo nie reprezentuje, prawda? On ma rządzić swoim resortem. Ma wykonywać polecenia premiera. Czyli w Polsce trzeba zrobić rozdział, zrobić Radę Stanu, która przejmie te ustawodawcze funkcje rządu. A oprócz tego powstanie rząd, który dzisiaj składa się tak naprawdę. Naprawdę rząd stanowią dzisiaj podsekretarzy stanu w ministerstwach, którzy tak naprawdę wykonują ustawy. Nie mamy rządu tak naprawdę, mamy trzy izby parlamentu. To jest pomieszanie z poplątaniem, bo ci sami ludzie pełnią rolę i ustawodawcy i wykonawcy teoretycznie, prawda, powinni. Także to trzeba oddzielić, trzeba wrócić do normalności.
bo pan twierdzi, że likwidacja ZUS-u zwiększy nasz przyrost naturalny. Jak pan myśli, jaka by była dzietność po likwidacji ZUS-u? Drugie pytanie, czy jest pan za likwidacją Senatu? Nie, przeciwnie, jeżeli już tam Sejm zlikwidował swojego złego. Natomiast no, Senat jest znacznie mniejszą izbą, prawda? I to Senat poprawia kłopoty Sejmu, a nie odwrotnie. Ale powtarzam, jestem zwolennikiem, jak mam sprawę przed zwolennikiem mojej trzeciej izby parlamentu. Czyli ja widzę tak 11 osób w razie stanu, 30 senatorów, tak, powiedzmy, dwóch. W Stanach jest po dwóch senatorów z jednego stanu, to u nas też po dwóch województwa, to byłoby jak znalazł. Po co nam 100 senatorów, jak w USA, jesteśmy troszkę mniejszym prawnikiem. No i Sejm tam. Bo jeden z powiatu, powiedzmy. Także, ale powtarzam, Sejm mi się, panu nie dopowiedziałem, co mi się zbierał tego raz do roku, żeby podatki uchwalać, prawda? To byłaby funkcja Sejmu. Także. Oczywiście posłowie również mogliby kontrolować wydatki, czyli mieliby diety, mogliby jeździć po kraju, prawda, przeglądać do urzędów, kontrolować, jak są wydawane pieniądze podatnika, takie rzeczy. Ale to będzie tylko i wyłącznie podatkami. Dobry wieczór, Maciej Kreska. Mam takie krótkie pytanie, chyba proste w sumie. Wydaje mi się, że partia Kukiz z hasłem JOW i partia PiS z hasłem 500+, mieli po prostu bardzo dobre, nośne hasła. Jakie hasło by pan zaproponował dla partii Wolność? 2000. Proszę pana. Biznes. Do kryminału to jest takie proste hasło, ale. Dzisiaj czytałem jakiś komentarz na moim Facebooku. Ktoś powiedział, co tam pan tam gubisz? Biegaj pan ludziom 2000+, wygraj pan wybory. Tak, ale kto mi uwierzy? No więc niestety wszystkie nasze hasła przemawiają do elity, do tych góra 15% społeczeństwa. Z całą pewnością nasz program jest za trudny, żeby zrozumiało to więcej niż 15% społeczeństwa. Za trudny. Nie ma sobie wyobrazić, że może 5% przedsiębiorców wie, jak działa system podatkowy. Znaczy, jak unikać podatków, to oni wiedzą świetnie. Natomiast jakie są skutki tego podatku, to nie, tego to już nie wiedzą. Na przykład przedsiębiorcy sobie wyobrażają, że oni płacą podatki. Otóż przedsiębiorca przecież wie, że nie płaci podatków. Jak przedsiębiorca kalkuluje sobie wyrób na buty, to sobie liczy, prawda, że skóra tam kosztuje 20, prawda, guma 10, loka tyleś tam, prąd tyle, klej tyle, siła robocza tyle, podatek 15 zł, tak? Ciąży dolicza cenę tego butu, czyli nie on płaci ten podatek, tylko płaci nabywca buta. Ale on ulega złudzeniu, że on nie płaci, a ten, kto kupuje buty, myśli, że on ich nie płaci, tylko że płaci to ten szef. W wyniku tego on nie protestuje przy wysokim podatku. I bardzo słusznie ktoś powiedział, że gdyby wprowadził bardzo prostą zmianę, że ja płacę, że nie jest tak, że ja przedsiębiorca płaci człowiekowi 4000, a 3000, a 1000 zapłaci za coś podatku, tylko tym dano sobie całe 4000, a on musiał sam je zanieść do urzędu podatkowego. To ludzie by natychmiast głosowali za niskimi podatkami. Ale panuje zasada, czego oko nie widzi, tego sercu nie żal. Znaczy oni nie widzą, że płacą 700, a widzą, że są 500 za to, 500 widzą, a nic nie widzą. To wystarczy, bo są głupi, no, muszę pan zrozumieć. No. Nie ma rady, nie wiem, jakie hasło nie. Ja nie ma rady, no haseł tam do głupich, to trudno, nie będę wymyślał. Natomiast na te 15% to jest też pewien problem. Jak powiedziałem panu, 95% przedsiębiorców nie wie, że to nie oni płacą podatki, tylko ich klientela. Więc ile mogę przekonać? 5% to tyle na nas głosuje właśnie. Ostatni sondaż mówi, że gdyby się zwiększyła opozycja, to by co najmniej 5%, prawda? No, no, to jest te 5%, które są w stanie zrozumieć, o co nam chodzi. Natomiast cała reszta, na którą można liczyć, to ludzie powiedzą tak. A to będzie kryzys jak będzie, nie? Bo myśleliśmy. A kurde, nie wiemy, co ten Korwin myślał, ale mówił inaczej niż tamci. No to niech tak, bo nie ma sposobu. Naprawdę
Nie przekonam, to wy musicie przekonywać. Musicie chodzić swoim znajomym, rodzinom, tłumaczyć, prawda? Że Korwin Mikke to nie jest wariat, tylko mówi to samo, co mówią liczni nobliści, oczywiście nie wszyscy z ekonomii, prawda? Mówi to samo, co mówi pani Thatcher, czy Reagan, czy ktoś tam, prawda? W końcu prezydenci Stanów Zjednoczonych, prawda? Macie, że się zdali sprawę z tego, że ja mówiłem, że wszystko jest odwrotnie. Na przykład był taki przypadek chyba 2 lata temu, że tam na jakimś kampusie ktoś tam zastrzelił kilkanaście osób, a na kampusach jest zakaz wzięty na broni, więc nikt się nie mógł bronić. Jaki efekt? Rozszerzono w USA prawo do posiadania broni i Amerykanie zechcą kupić dodatkowe tam parę milionów sztuk pistoletów. Pytano mnie, co ja to zrobię, właśnie powiedziałem to samo. I Gazeta Wyborcza, powiedziała, Korwin Mikke, jak wiele mówi głupoty. A po 2 dniach uczciwie napisała, że Amerykanie o dziwo rozumują zupełnie jak ten wariat Korwin Mikke. Ale Amerykanie są normalni, a nie my. Także powtarzam, no trudno nam jest, bo ludzie mają ten mentalny, nie rozumiem. Te elity, które rządziły kiedyś, no, są bardzo nieliczne. Zostały wykończone przez zabory, uciekały na wielką emigrację, niewielką emigrację, to elity uciekały, prawda? Potem to oni walczyli jako oficerowie w wojnach, ginęli masowo. To elity później emigrowały. To elity były wykańczane przez hitlerowców i stalinowców. A potem jeszcze też te najbardziej energiczni brali i emigrowali. Czyli jeżeli było w społeczeństwie tam 15% ludzi myślących elitarnie i one rządziło tam, tą resztą tych 85% tych małych, cichych, starych ludzi, to jak teraz tych 15% zostało 5, no to trudno jest, prawda? Ciężko jest. Dobry wieczór, ja mam pytanie, czy w demokracji można wprowadzić gospodarkę wolnorynkową i utrzymać ją? Bo jak wiadomo, pani Thatcher próbowała w Wielkiej Brytanii, ale to nie wyszło. Pan Reagan próbował w Ameryce, no ale to wróciło, teraz to się tam cofnęli. Czy można wprowadzić gospodarkę wolnorynkową w demokracji i ją utrzymać? Na przykład w Szwajcarii, no w dużej mierze się to udało, w dużej mierze. Nie mówię całkowicie, ale w dużej mierze się udało. Natomiast w USA oczywiście nie, pod wpływem demokracji to upada. To kiedyś chyba Alexis de Tocqueville napisał, lat temu 150, że republika przetrwa tak długo, dopóki ludzie nie odkryją, że można politycy nie odkryją, że można przekupić ludzi za ich własne pieniądze. Co właśnie robi Jarosław Kaczyński. I to wszystko się rozwala. Też z wyboru na wybory jest reguły coraz głupiej. No, nie zawsze tam odbicia są czasami, ale jak powiedzmy. Ale na przykład już pan Trump się ugina. To nie jest prawicowiec. To jest taki populista. No, nie jest lewicowiec na szczęście, prawda? To jest populista centrowy. A Trump na przykład skrytykowała to na Twitterze, bo on zrobił taką rzecz, że zadzwonił do wdowy po żołnierzu, który zginął gdzieś tam w Afryce. I odpowiedział tej wdowy, no cóż, no żołnierz wiedział, na co się pisze, nie? Tam obok była jakaś dziennikarka lewicowa, powiedział, jak można tak powiedzieć do wdowy, prawda? I Reagan sobie tłumaczył, to nieprawda, tak nie powiedział, że przekłamano. Powiedział przecież, że całkiem sensowno, no każdy żołnierz wie, że jak się zaciągną do wojska, no to wie, że może zginąć, nie? To chyba oczywiste. To oczywista prawda. No ale tego nie wolno powiedzieć. Społeczeństwo ceni sobie bezpieczeństwo. Ja tym myślę, bo do myśli nie przechodzi, że żołnierz mógłby iść po to, żeby mógł zginąć. Skąd? Absolutnie. Taka myśl nie przychodzi do głowy dzisiejszym ludziom. Także to jest ponury obraz. Ponury obraz i trzeba. I właśnie dlatego ja biorę byka za rogi i kwestionuję naraz wszystkie dopady, bo nie da się częściowo tego zmienić. Jak zmienimy częściowo, się okaże, że ta część nie pasuje do reszty i trzeba ją przywrócić. Już parę razy robiono takie reformy, prawda? I one wracają. Czy są jeszcze jakieś pytania? Więc tak, ja chciałbym zapytać o myślę dwie rzeczy. Po pierwsze, pan prezes zwrócił uwagę na to, że
odwołał się tutajże do, prawda, do Boga w swojej, wypowiedzi. I prawda, chciałbym zapytać się, jak to, prawda, jak to koresponduje z tym, że w katolickiej nauce społecznej... Ja nie uznaję katolickiej nauki społecznej. Nie? Słucham? Ja nie uznaję katolickiej nauki społecznej. Okay, ja uznaję naukę katolicką społecznie. Więc tak. Rozumiem, czyli dobrze, to w sumie pierwsze moje pytanie to było... Socjaliści dodają demokracja socjalistyczna, katolicka nauka społeczna, prawda? Okej, znaczy to jest, właściwie chodzi o to, to jest katolicka nauka odnosząca się do społeczeństwa, a nie socjalna nauka społeczna, ponieważ na przykład mamy to napisane, ale dobrze, nie się z tym. Dobra, pytanie no jest takie, w takim razie jedyne. Jakie jest właściwe postępowanie według pana? Pan na przykładzie o porwanym dziecku, o terroryście, który porywa dziecko. Jak powinien postąpić, nie wiem, no, człowiek, który z tym ten terrorystą rozmawia? Mogę odpowiedzieć. Był film na podobnie oparty zasadzie, ale podobnej tylko. Chcę panu powiem, co by się stało, gdyby ktoś porwał moje dziecko i zażądał ode mnie 500 000 okupu. Natychmiast odbieram mojej żonie telefon komórkowy. Mówię, kochanie, jedziemy na dawną wycieczkę na Bahamy. No, wyłączam telefon i przedtem nagrywam do telewizji. Nie dostaniesz sukiensyny 500 000, ale zrobisz krzywdę mojemu dziecku, zapłacę 500 000, dlatego to przyniesie mi twoją głowę. I co on może wtedy zrobić? Nic. Może tylko zabić dziecko, ale wtedy... Jak im zapobiegać, jeżeli pan sądzi, że trzeba zapobiegać? Nie widzę powodu, żeby zapobiegać. Jeżeli chcą robić interesy, to bardzo dobrze. My robimy interesy tam, chcą robić tutaj, pod jednym warunkiem, że nie będziemy tutaj ściągać, bo ja na przykład miałem rozmowę 25 lat temu z panem Jędrzejem Lewandowskim, który był wtedy ministrem gospodarki, przez własnością i tak dalej. Się pytam go, dlaczego wydajecie premię, tam ulgi podatkowe obcym firmom? No bo chcemy, żeby do nas przyjeżdżały. A przyjeżdżają? No jakoś nie. Ja mówię, a wie pan dlaczego? No nie. Pan wytłumaczy. Bo przyjeżdża facet i chce zainwestować 100 milionów w fabrykę, tak? Zanim ulgę podatkową na 5 lat. Rozbuduje fabrykę, a potem przyjeżdża następny facet, buduje nową fabrykę i będzie miał 5 milionów ulgę podatkową. To go zniszczy. Nie daje się go ulgę podatkową, to są nożem w plecy polskiego biznesu. Tylko po prostu, jak chcesz przyjeżdżać, to musisz, bracie, niestety konkurować na równi z polskimi. Ona ciężko wtedy, bo musi wydawać sobie prawnika polskiego, tłumacza na język polski, prawda? Jego firma jest w gorszych warunkach niż firma polska, prawda? Która zna warunki, a o nich nie zna. Ale jak przyjedzie i ma dobry pomysł, bardzo proszę, prawda? On zarabia, ludzie zarabiają pracując u niego, prawda? Tylko jeden warunek. Nie można dać nikomu żadnych przywilejów. Na rynku musi być równość. Wieczór dobry, panie prezesie. Chciałbym zapytać, jaki pan ma stosunek do takiej rzeczy jak karta Polaka? Czyli, no, generalnie, czy pan myśli, że to jest coś dobrego, czy nie? Zły. Mam zły stosunek, dlatego że uważam, że jeżeli Białorusin dostanie kartę Polaka, to wtedy jest widziany źle przez swoich kolegów Białorusinów i jego sytuacja się w Białorusi pogarsza od tego. On jest wtedy traktowany jako obcy, prawda, to już nie jest nasz i tak dalej. Także... Dając taką kartę, stygmatyzujemy tych ludzi. I trudno, jak ktoś mi się podoba w Polsce, proszę, niech przyjeżdża. Granice otwarte, to zapraszamy. Natomiast, wie pan, ja jestem człowiekiem, który jest w pewnym sensie narodowcem. Prawda? Uważam, że naród jest ważniejszy niż państwo. Natomiast nie wyznaję zasady, że naród i tylko naród, prawda? Istnieją inne wartości kadrowego konserwatystów. I dlatego, jeżeli byłbym na przykład prezydentem Polski, czy tego, ten dbał o obywateli Polski, a nie o Polaków za granicą.
Jak ktoś nie płaci podatków w Polsce, to co mnie obchodzi? Ja jako prezydent jestem opłacany przez podatków ludzi, którzy mieszkają w Polsce, do obywateli Polski. Koniec. Jak ktoś chce tu być, chce, żeby Polska tak kwitła, żeby Polska tak się rozwijała, żeby się tutaj przyjeżdżali do Polski, prawda? I już. Natomiast nie jestem, żeby dbać o obywateli innych krajów. Dlaczego mam dbać o obywateli innych krajów? Oni płacą podatki tam. To niech się troszczą o nich ich prezydenci. Ja chcę ich do Polski przyciągnąć, żeby chcieli do Polski. Ale nie płacąc im, nie zachęcając, tylko po prostu traktując jak ludzi. Kiedyś byłem w Londynie, mnie spytał mnie człowiek na sali, na mnie, co pan zrobi, żebyśmy my wrócili do Polski? A ja mówię, a co wam obiecała królowa brytyjska, żeście pojechali do Wielkiej Brytanii? Nic, po prostu macie lepsze warunki do pracy. No my zrobimy lepsze warunki do pracy i przyjeżdżajcie, a jak nie chcecie, jak gdzieś tam urzędnili, na przykład głosy, to zostaniecie, no co na sobie chodzi, prawda? Ale my wam chcemy zrobić tutaj lepsze warunki w Wielkiej Brytanii, to nie jest trudne. Zrobić lepsze warunki do życia w Wielkiej Brytanii naprawdę nie jest trudne. Tylko trzeba ukrócić pazerność tych złodziei, którzy rządzą w Warszawie, no i w Brukseli też oczywiście. Dobry wieczór, tutaj jestem, tutaj jestem. Idzie. Mikrofon. Teraz? Okej. Mam pytanie, może będzie wydawało się śmieszne, ale takie bardzo praktyczne. Czy korwinista powinien brać zasiłki? Czy osoba, która popiera poglądy wolnościowe, na przykład, tam konkretny przykład studentów. Ma pan duże poparcie wśród studentów, tak myślę. Z czego? Nie mam badań, nie znam się, ale wydaje mi się, że bardzo duża część studentów utrzymuje się ze stypendium socjalnego, jednocześnie na pana głosując. I chciałbym, komentarz może na ten temat. Nie wie pan, żyjemy w socjalizmie, walutą są zasiłki, więc jak jest komunista, a który domaga się likwidacji pieniądza, a żyje w kapitalizmie, to jednak pieniądze bierze za swoją pracę, nie? Więc wy żyjecie w socjalizmie, to bierze się, a zasiłki socjalne trzeba to zlikwidować oczywiście, ale póki wasi rodzice płacą podatki na bezpłatne studia, to oczywiście musi być zasiłki, no bo jak inaczej? Trzeba zlikwidować, a nie nie da się tego zrobić kawałkami, to jest w całości. Dwa ostatnie pytania, proszę. Hej. Question? Raz, dwa, cztery, widzę, okej. So when you sit down and listen to conservative ideas, it is like really reasonable, rational, and logical. But why is it so easy for the left to misrepresent what our ideas really are? Why do they have such a strong stranglehold on the culture that whatever we say can be misrepresented in a negative light? Okay. The journalists are not only misrepresenting, but also distorting our views, purposely, or perhaps they are stupid enough because they don't understand what is said. Believe me. Dobry wieczór, panie prezesie. Ja miałem takie pytanie, bo pan prezes tutaj chwalił Chiny, jeżeli chodzi o ustrój polityczny, gospodarkę. I chciałem się zapytać, z jakich krajów jeszcze powinniśmy czerpać wzorce? Tylko trzeba bardzo uważać. Chińczycy zrobili kontrrewolucję na Teng Xiaopinga, na 4 się zgodziłem, co jeszcze u Teng Xiaopinga, i oni rzeczywiście ruszyli osą do przodu. Ale w miarę jak się zaczęli bogacić, to już władza rosła w piórka, już zaczęła budować jakieś wielkie budowy socjalizmu, prawda? Przecież ta kolej, która jeździ 500 na godzinę, jest wielkie techniczne, ale to jest nieopłacane gospodarczo. To oni budowali, żeby właśnie mieć pokazywać. Także to jest też przykład, jak można zahamować rozwój gospodarczy. Hamuje się, widać, że spada rozwój gospodarczy właśnie przez to, że już tam państwo zaczyna się wtrącać i tam budować jakieś wielkie budowy, zamiast obniżyć podatki. Także to jest przykład, ale trzeba przykład również ostrzeżenie, prawda? Także Singapur był przykładem też niezłym. 21 wiek jest trudnym wiekiem, bo nie ma właściwie państw, które już by się rozwijały normalnie. Pod koniec XX wieku jeszcze do tego wychodzono, teraz zaczynamy padać. No Liechtenstein, byłem w Liechtensteinie, muszę wam powiedzieć, to też wcale nie jest państwo niemieckich podatków, panie Boże. Książę tam się rządzi racjonalnie, do długo tam nie dopuszcza, ale też jednak robi ustępstwa socjalne. Także
Także to jest, mimo to jest to najbogatsze państwo w Europie, to jest właśnie Liechtenstein, no jednak jest monarchia, to absolutna monarchia. Nie wiem, czy wiecie, że lat temu, chyba 15 już, książę się zdenerwował i zrobił referendum, domagając się, żeby przyznano mu prawo mianowania premiera, odwołania premiera, mianowania ministrów, odwołania ministrów, rozwiązywania parlamentu, mianowania sędziów, odwoływania oczywiście nie, bo sędziowie mają być zależni, i uzyskał prawie 70% głosów, ale to było nieuczciwe, bo zagroził im czymś strasznym. Powiedział, że jak tego nie uchwalą, to on wyjedzie. Ta straszna mogła spowodowała, że wierni poddani, czy prędzej przyznali mu prawo. Także jest to jedyna w Europie, monarchia absolutna i potem jest to najbogatsze w tej chwili państwo w Europie, ale wcale nie takie idealne nie funkcjonowane. Dobry wieczór. Mam pytanie. Co pan prezes sądzi na temat, w cudzysłowie, sposobu walki z terroryzmem zaproponowanym przez Unię Europejską, to znaczy pana Junckera, panią Bieńkowską, która tam przyłożyła do tego rękę, to znaczy narzucenie krajom dyrektywy unijnej, ograniczenie dostępu do broni. I co pan sądzi o tym, ponieważ niektóre kraje, takie jak na przykład Czechy, sprzeciwiają się temu, u nich ustawa ta działa bardzo dobrze i chcą wprowadzić poprawkę do konstytucji, coś na zasadzie drugiej poprawki Stanów Zjednoczonych, która po prostu zagwarantuje obywatelom prawo posiadania broni. Chcę tylko zwrócić uwagę, że mogą sobie uchwalać Czesi, Niemcy różne poprawki do konstytucji, tym niemniej z chwilą podpisania traktatu lizbońskiego prawo unijne ma pierwszeństwo również przed konstytucją danego kraju. Tak, nie mogą sobie wpisywać co chcą i nie ma tu żadnego prawnego, ale prawnego nie ma, ale dopóki my mamy armię, a Unia nie, no to jeszcze. Ale była propozycja. No Kaczyński się raz się propozycja silnej armii europejskiej, także tego, ale na razie jej nie mają, więc to jest jedno. Druga sprawa, to nie chodzi o imigrantów jako takich, to chodzi o złych imigrantów. Przecież cała Ameryka była zbudowana przez imigrantów. Nikt się temu nie przeszkadza. Na czym polega różnica? Wtedy nie było żadnych praw socjalnych. Imigrant przyjeżdżał, wiedział, że nie ma żadnego darmowego lekarza, żadnej darmowej szkoły, natomiast państwo go nie rabuje z pieniędzy i jak będzie pracował, to będzie bogaty. I przyjeżdżali ludzie, którzy chcieli pracować i się bogacić. Dzisiaj jest dokładnie odwrotnie, jak mówię, żeby było nie wszystko odwrotnie. Ten, który przyjeżdża i chce pracować, to się go odsyła, że odbiera miejsce pracy. Natomiast jak chce brać zasiłki, to proszę przyjeżdżać. W wyniku czego przyjeżdżają do nas ludzie, którzy chcą brać zasiłki. Jest to oczywista choroba. Ale to nie oni są winni. Tylko winna jest Unia Europejska, która dała walki z terroryzmem, zachęca. Przecież pan zrobi taki Arab, czy tam muzułmanie albo nie, on przyjeżdża do Francji. O ile Anglia jeszcze uznaje, że ma te cztery żony, we Francji, tylko pierwsza żona to jest żona, a pozostałe czy to są samotne matki z dziećmi. A na samotne matki z dziećmi są bardzo wysokie zasiłki. W związku z czym ten Arab nocami ciężko pracuje, żeby te zasiłki były jak najwyższe. A w dzień, a to tam samochód podpali, prawda, to bombę rzuci, no, zrobi coś, co jest miłe Bogu, prawda, w pojęciu muzułmanina i już nie musi się troszczyć, bo zasiłki ma. Także jest to dokładna odpowiedź. Gdyby ciężko pracować, tak jak imigrant w Ameryce w XIX wieku, to by nie było tego problemu. Przyjeżdżali tylko ci, którzy chcą pracować. No. A tak mamy zalew tego, no to co ten dyplomata z Kongo powiedział, zalew buryńskiego szabla. No. Tyle. Że bardzo Państwo, podziękujemy Panu Prezesowi. Dziękuję.